zaraz się zjadę. O! Słyszę tu tłumiczek twój trochę. O! Oj, oj. No, piękne okoliczności warmińskiej przyrody, bo jesteśmy na Warmii, żeby nie było. No idę. Nie chudy, tylko pływowy się mówi. Motocykliści muszą być opływowi. Brym. Brym. Ale ładnie też jak wygląda, zobacz, jak nad morzem. Fale biją. Tylko motory źle stoją, muszę je obrócić. Pod wyjazd. To tylko 290 kg, spokojnie. To chodź kochanie, popatrzmy na słońce. O, ale fajnie, dobra, idziemy. O, ładne motorki. Taki kombinowany wyjazd, żeby nie spać do jeziora. Idzie. O, MT-szek czeka. Ach, jak ten stoi wolny, to tego przygarnę. Ja ci tam podprzygarniam. Czekaj, bo mi się mapy poprzestawiały zaraz na Ajak. Pójdę w koło. Jak latają. Ta-da. O, taki to widzicie, krótki przystaneczek był. W fajnym miejscu. Powinniście tutaj przyjechać. Droga 593. Lutry. Warto zajrzeć. No dobra, jedziemy. Ale mi burczy w kasku tym twoim sprzętem. Naszym, kochanie, naszym. Ojej. A go wcześniej tak nie wstrzeszczało. Mam wrażenie, jakbym ja jechałem tekiem w głowie. Ale widoczek na jeziorko. No, niezły zadek. Się za dupami nie oglądaj. No. Owijaj dziury, bo zobacz, jaka dziurawa droga. Spoko, jadę terenówką. Przecież u nas nie jest pięknie. Nawet wiosną. Cudownie. Spore jezioro. No to jedziemy. Martuś, gdzie jedziemy teraz? No jak, przecież prowadzisz. No dobra. Trochę chłodno się zaczyna robić. Jest idealnie. Ale 16 stopni. No to byliśmy nad jeziorkiem i było przyjemnie. Dobrze to. Dzisiaj jest majówka, 2 maja. No. I... O, jaki fajny zatoka. Ale fajny. Dzisiaj tak na spontanie. Po pracy i ogień na moto. Na szybko. I przeważnie takie spontany są najlepsze, a druga sprawa, że Marcy dzisiaj pierwszy raz jeździ właśnie na tej Hondzie CBR 600. No, kochanie, widzę cię w lusterku. Widziałem cię przez chwilę. Tak, już mnie nie widzisz. Tak idę ogniem. I już, kurde, ledwo cię widzę. Ale góreczka. Generalnie to ja nienawidzę, jak ktoś za mną jedzie.
A słyszysz teraz ten tłumik? Nie. No widzisz. Tylko jak z przodu jedziesz. Ładnie, posiane, po bokach. I nie jedziemy pod słońce, to znaczy, że nie jedziemy w stronę domu. Dyk, dyk, laki luz. Fajnie pojeździć. Dzisiaj dużo ludzi jeździło. Większość miała wolną majówkę. No ja byłem w pracy troszeczkę. Pracować Martuś zresztą też była w pracy. Nie wiem jak tam u was. Jeździliście? Piszcie w komentarzach, co robiliśmy w majówkę. Gdzie byliśmy w majówkę? Ja się pytam, Fabik Motor. Wrzucajcie zdjęcia pod tym filmem, co robiliśmy w majówkę 2016. Mucha mi padła do kasku. Ale pięknie tutaj. Kwiatuszki. Będzie ostry dosyć zakręt, to możesz sobie zwolnić i zaczynaj od prawej, nie od tej strony, nie od tej strony, do prawej gdzieś, jeszcze do prawej gdzieś, do krawędzi, no i teraz przycinasz przez środek i już gaz powinnaś dawać, dawaj, dawaj, śmiało gazu, dużo, 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 o, bardzo ładnie. Trening czyni mistrza, dlatego trzeba dużo jeździć. No. I trenować, i też tutaj powinnaś od prawej i do lewej. I no już, nie stresuj mnie. Pobiocha. Spokojnie, trzeba się wjeździć. No, biorąc pod fakt, że ja już prawie w ogóle nie jeżdżę. Nie tylko sama. Nie tylko w motocykl, ale i w sezon. A to taki ładny dworek jest, słuchajcie, o, po lewej. Co to za dworek, to nie wiem, ale jakieś ziemiaństwo tu kiedyś mieszkało. Piękne widoki i na lewo, i na prawo, słoneczko, rewela. Zielone pola, czarne, ładne. O, żurawie, widzicie? Żurawie, no. Patrzcie, tam żurawie lecą. Kamera to złapie, ale pięknie. Takie widoki, słuchajcie, tam armii. Tam armii. Do Mazur jeszcze kawałek zostało. Panie, do lewej zjedź, pod lewą krawędź, o i przecinasz do środka. I gazu musisz dawać. No. Teraz tutaj trochę odpuść sobie. Przyhamuj do prawej źle jedziesz, do prawej. I gazu trochę. Hej, siemka ziom, jak się jeździ? Ja ci pokażę. Popatrz, wyprzedzę cię i ten zakręt pojedź za mną, zobacz jak ja go jadę, nie? I teraz pokażę ci, jak dobrze go przejechać. Tak, przecinasz, już daje gazu, daje gazu, daje gazu. Nie za dużo. I motocykl sam wyciąga. Tak samo tutaj, o. Nie jadę tu, tylko jadę od lewej strony, jak tak. I już daję trochę gazu. Trochę gazu, o. Nie za dużo, spokojnie. Ważne, żeby pilnować, z której strony zaczynasz ten zakręt, tak jakby go troszeczkę przekładasz, że go prostujesz. Halo, halo, jesteś? No, jestem, słucham. I teraz znowu, od prawej do lewej go powoli przycinam. Jedziemy trochę za wolno, a długi zakręt. O. Czyli zaczynam od zewnętrznej, przebijam do środka, o tak o, patrz, tu ładnie, można trochę szybciej. Lewy i prawy znowu, oj, samochodem mnie tutaj namulił troszeczkę. No i tutaj też, o, ten jest ostrzejszy, ale krótki. Od prawej i do środka go przecinam na gazie. Ważne, żeby jechać na gazie, to on wtedy płynnie motocykl jedzie. O. No i oczywiście najlepiej to wychodzi, jak jedziemy trochę szybciej. Jak się szybciej jedzie, to tak wyrzuca w odpowiednie miejsce, tylko no pod warunkiem, że przycinasz go od odpowiedniej strony, bo jak się jedzie przy środku zaczyna,
to wyrzuca do zewnętrznej i później ci brakuje miejsca, się boisz, nie? Że się mocno zwalnia. Brym, brym. O, patrz, flagi wiszą na kościele. Jaki ładny kościół tu. O, pan skręca, uwaga. Ciągnik też skręca. Wszyscy nam odjeżdżają, jak ładnie. Dziękuję, dziękuję, panie strażaku. Ej, głodny jestem. Zgłodniałem od tej jazdy. Skarbie. Ja nie. Ze stresu mi się żołądek ścisnął. Ja to... mi się siusiu chce. O, ta adrenaliny. Jak chcesz, to staniemy w krzakach gdzieś się odlać. Nie, kto by się teraz rozpakowywał? No dobra, to możesz mnie wyprzedzić. Nie, jedź pierwszy, ja lepiej się czuję, jak z przodu jedziesz. Ale ja chciałbym zobaczyć. Patrzę sobie, jak ty jedziesz i wtedy ten. No już jesteśmy prawie blisko. Jakie to górki, kurczę, zobacz, co tam? Trzeba popatrzeć, może na kładach tu przyjedziemy, to też to trochę daleko. Ale tam, jakie górki, co? Jaka super góra. Ładny widok musisz tam odbyć. Kładem to by tak pociął na skuśkę. A chociaż nie, to jakieś pola uprawne, to szkoda komuś tam jeździć po jego ziemi prywatnej. No. Raczej tak się nie jeździ, no chyba że się zgubimy albo nie ma innej drogi. To z wielkim bólem, ale czasem kawałeczek gdzieś tam przeskoczymy po krawędzi. Ale generalnie staramy się nie robić tego umyślnie. Musimy tak częściej po pracy wyskakiwać. We dwójkę, żebym ja się wprawiała. Jasne, no. O, znowu motorzysta jedzie jakiś. Skuter. Skuterzysta, pomacham mu. Cześć, o, hej. Macie, kurde, no nie machną mi, ale skuterzysta. To nie był wargak ani mazur, to był warszawiak. Haha. Skuterem pewnie przyjechał. No i tutaj mamy taki przejeździk kolejowy. Coś, motor się nie wkręca na obroty, ej. Coś chyba mnie tutaj ktoś przydławił. Jakimś ty. Jakimiś mapami. O! Ten nam machnie? Cześć, o, ten pomachał. Cześć, cześć. Honda. Jaka Honda? Honda! A co to było? Nie wiem. No to obejrzysz na filmiku. Co? Zebra to chyba było. No, to był ziomo. Od razu widać, że wargak, no. Motocyklista. Tutaj jest parę fajnych zakrętów. Tylko dąby są i piesek wyskoczy, no bo tu. No i tutaj też, patrz. Do lewej i przycinam do środka. Pyk. Ta, łatwo się mówi, nie? Łatwo się mówi, ale jak już się jedzie, to już tak łatwo nie jest. Hejtka! Cześć! Ale mają wszyscy dzisiaj dobry humor. Chyba wypili po piweczku, mają w majóweczkę. Tyk, tyk, tyk. He, panie, co pan tak przycinasz? Co to ma być? Sobie ścinają tutaj zakręciki, kurde, samochodami. A jak ja będę jechał sobie blisko krawędzi i co? I mnie to, kurde, zetną. I ważne, żeby na gazie autobus jedzie. Ledwo się mieści, biedny. I sobie spokojniutko lecimy dalej. Kolejny zakręcik, tam będzie skrzyżowanie, więc też trzeba troszeczkę odpuścić, żeby tu nie wylądować w kartoflach albo w jakiejś papryce. Doklejany asfalt, tak jak widzicie ten doklejany asfalt, to pamiętajcie, żeby uważać, kiedy są te łączenia takie zasmołowane, bo one są w lato śliskie. W ogóle są śliskie, no ale w lato to są szczególnie śliskie, ale tu ładnie. Wolnie, żeby tu podziwiać widoki. Martuś, jak ci się widoki podobają, bo ja stale gadam, a ty nic nie gadasz. O, tu jak pięknie. Ja się skupiam. No i bagienko jest, widzicie? Kochani koledzy kładowcy, jakie rewelacyjne. Tu drugie, tylko obsrane przez krowę, ale to nic. Bo to i tak śmierdzi. A, tam jest stara cegielnia, ten komin taki widać. Zaraz wam pokażę. O, tam taki komin widać. To jest stara cegielnia. Kiedyś tutaj bodajże Litwini
mieszkali na tych terenach, osadnicy. No i wybierali tutaj glinę, z której wypalano cegłę. I tam jest właśnie ten komin po tej starej cegielni. O, teraz widać go dobrze. To była ta cegielnia. Komin został, cegielni już nie ma. Ale działo się tutaj. Dobrze, tu w naszej okolicy to jest bardzo ciekawa historia tych terenów. Przez to tereny są ciekawe. Raz, że geologicznie są ciekawe, a dwa, że historycznie również. Bunkry, Hitler, Litwini, Szwedzi, Polacy, Krzyżacy. Kogo tu nie było? Wszyscy tu chyba byli, no. Nawet Szwedzi, no słuchajcie, Szwecja tak daleko, kurde, a tutaj Szwedzi opanowali ten teren. Albo bitwa. No to tak, trochę się przejechaliśmy, nie martwisz, fajnie było. Fajnie, no też mi mało. Mało, ja bym jeszcze pojeździł. W każdym razie wracamy do domu, słońce już chyli się ku zachodowi. A to znaczy, że za pół godziny będzie tylko plus 2 stopnie. Dawaj, to się ponagrywam, jak spokój jedziesz. Taka ładna, taka łania na Hondzie. Nie, zdecydowanie Honda w ogóle ci nie pasuje. Kochanie, powinno się jeździć Yamahą, a nie Hondą. Ale i tak cieszymy się, że możemy pojeździć we dwójkę na dwóch motocyklach. Także dzięki, wróbel. Fajna sprawa. Ale zdecydowanie lepiej wyglądasz na Yamasze i Honda nie należy do tych motocykli, które ci pasują. Ale co? Taka drobna jestem na nim? Nie, Honda jest jakaś taka... Może ładny motocykl, ale Yamaha ma to coś w sobie, czego Honda nie ma. Nie ma tego najważniejszego, a krapa. No trochę brakuje. Taki jest akras. Jak międzygas robię, to też mi brakuje tego czegoś właśnie. Dobra. Halo. Dobra, jedź szybciej. Bo się samochodzik z tyłu trochę namulaliśmy i koniec. Ale i tak wieje. Wieje to u mnie. 170. Jakoś mnie na boki trochę rzuca. Ale prędkość. Zachodzącym słońcu leci se Martuś z Panikiem do domu. Taką nocą drogą, prostą, bez zakrętu. Ale zaraz będzie obiadek. Znaczy się, no, można powiedzieć, że już kolacja. Dobra, słuchajcie, kochani widzowie, ja już się żegnam z wami. Martuś to jeszcze nie wiem, czy się żegna, czy nie. Nie wiem, na razie nie mam jak kamerki wyłączyć. Ale pożegnać się możesz, to później się przyłączy. To jeszcze raz. To żegnam się z wami, kochani widzowie. Martuś przede mną, jedziemy w stronę zachodzącego słońca i w stronę domu na obiadek, a raczej kolację. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej! Do następnego, pa!